Teraz po prostu mówią, że na raka nie ma po prostu środków leczenia. Jest. Jeden mi człowiek tu starszy powiedział, mówi, masz raka? Mówi, rano pół szklanki, pierdolnij i niech rak śpi. Przebudzi się, drugie pół szklanki i niech śpi. Na wieczór następny mówi, kurwa, się nie zezrę, będzie cały czas jezł pijany.